Szanowni Państwo, mam olbrzymią przyjemność przywitać Państwa na drugiej konwencji muzyki polskiej. Cieszę się, że Państwo przybyliście tak licznie na otwarcie konwencji. To już 3 lata, które minęły niepostrzeżenie od ostatniej, pierwszej konwencji muzyki polskiej. Od tamtego czasu nasza rzeczywistość muzyczna zmieniła się znacznie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Mam nadzieję, że te 3 dni pomogą w diagnozie aktualnego stanu naszej muzyki i wyciągnięciu wniosków na przyszłość. Mam nadzieję, że to będą dobre 3 dni. Chciałbym teraz zaprosić do zabrania głosu i inaugurowania konwencji panią Małgorzatę Milanowską, podsekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego, który, jak Państwo wiedzą, jest w tej chwili na urlopie wypoczynkowym, bo obowiązki kandydata na posła powodują, że nie może pełnić swojej funkcji urzędowych w tym czasie, kiedy zajmuje się kampanią wyborczą. Cieszę się bardzo, że po raz drugi środowisko muzyczne spotyka się na konwencji o tak wielowątkowych i rozlicznych zadaniach, jakie Państwo sobie postawili. Myślę, że to spotkanie środowiska muzycznego reprezentującego bardzo różne zjawiska w zakresie zarówno organizacji muzyki, jak i wykonawstwa, jak i zajmowania się krytyką artystyczną będzie miało sobie dużo do powiedzenia. My jesteśmy naprawdę dumni z tego, co się udało w ostatnich latach osiągnąć. Ja myślę nie tylko o nowych filharmoniach, o nowych budynkach, ale przede wszystkim o tym, jak wielką zmianę jakościową przeżyły polskie szkoły muzyczne wszystkich stopni. To są czasami drobne remonty, to są często wymiany okien, poprawa estetyki wejścia klas, ale to przede wszystkim dziesiątki nowo zbudowanych lub całkowicie zmodernizowanych sal muzycznych, które przede wszystkim budowane były w małych miastach średniej wielkości, czyli tam, gdzie nie było do tej pory dobrych, przygotowanych akustycznie do wysokiej jakości wykonawstwa muzycznego sal koncertowych. Dzięki środkom unijnym, dzięki ich wykorzystaniu udało się rzeczywiście na pewno już w znacznym stopniu zmienić jakość kształcenia muzycznego w Polsce. Udało się też zbudować lub zmodernizować wiele nowych obiektów przeznaczonych do słuchania muzyki, po prostu jej wykonywania. I to na pewno w zasadniczy sposób zmienia naszą sytuację jako słuchaczy. Mówię naszą, bo ja też lubię słuchać muzyki. Niektóre wielkie wydarzenia jeszcze przed nami. 1 października w Katowicach otworzy się fenomenalna sala koncertowa budowana dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, zaprojektowana przez katowickiego architekta o przepięknym wnętrzu i znakomitej architekturze, a przede wszystkim z tego, co wiemy, będzie to też wysokiej jakości wnętrze, jeżeli chodzi o akustykę. To są takie dobre wiadomości, natomiast oczywiście my mamy świadomość tego, że jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. Nie mogę jeszcze nie wymienić Lusławic oczywiście, bo w tym rozpędzie, mówiąc o przyszłości, nie podkreśliłam tego, co ważne, mianowicie Lusławice, czyli Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, otwarte w zeszłym roku w maju, to nie tylko sala koncertowa, chociaż tą przede wszystkim mieli okazję widzieć ci, którzy już na koncertach w Lusławicach byli, ale także Centrum Edukacji Muzycznej, które mam nadzieję zmieni jakość obecności Polski na mapie Europy i świata, jeżeli chodzi o przygotowywanie w klasach mistrzowskich wirtuozów, młodych wirtuozów. My mamy świadomość tego, że naprawdę jeszcze wiele trzeba zrobić. I pozwólcie Państwo, że poproszę Państwa jeszcze o chwilę cierpliwości,
bo mamy świadomość jeszcze braków w zakresie i infrastrukturalnym, i organizacyjnym, ale tu wielka prośba do Państwa. Taka konwencja to nie tylko spotkanie środowisk muzycznych i mówienie o tym, co już się wydarzyło, analiza raportów, które mówią o tym, co zostało zrobione, ale przede wszystkim szansa na to, że Państwo sformułują w swoich wnioskach postulaty, które będą wytyczną dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na najbliższe lata, jakich zmian jeszcze należy dokonać. To sprawa prawa autorskiego, to sprawa ochrony kompozytorów, ochrony wykonawców. My zdajemy sobie sprawę naprawdę z wielu problemów, przed jakimi stoją na przykład muzycy wykonujący swoje utwory na instrumentach dętych. Dla nich emerytura powinna przyjść wcześniej niż dla innych. Wiemy też, jakimi problemami borykają się na przykład muzycy pracujący w orkiestrach symfonicznych z powodu czysto zdrowotnych, bo to jednak jest wysokie natężenie dźwięku, które powoduje, że mają problemy ze słuchem. Trzeba znaleźć rozwiązania, które będą zgodne z oczekiwaniami środowiska i możliwe dla dźwignięcia przez budżet państwa. Liczę też na Państwa wskazówki, w jakim kierunku powinniśmy podjąć nowe prace, bo to Wy jako środowisko powinniście być tymi, którzy decydują o kształcie polityki prowadzonej przez Państwo dla środowisk muzycznych. I czekam z niecierpliwością na rezultaty Państwa konwencji, życząc Państwu, żeby te 3 dni, które razem ze sobą spędzicie na dyskusjach, rozmowach, były owocne, nie tylko krótkodystansowo dla Państwa w kontekście tej konwencji, ale też długodystansowo dla całego środowiska. Życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy pani minister. Biblioteka Narodowa użycza naszej konwencji gościny 2 raz. My chcielibyśmy bardzo podziękować panu Tomaszowi Makowskiemu, dyrektorowi, za gościnę, ponowną gościnę. Bardzo dziękujemy. Teraz poprosiłbym o zabranie głosu dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Andrzeja Kosowskiego i kilka słów na temat działalności Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2010-2014. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie raz jeszcze na 2. Konwencji Muzyki Polskiej. Dziękuję, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie na te 3-dniowe obrady. Tak się składa, o czym już Maciek Zieliński wspominał, że ostatnia konwencja, pierwsza, ale ostatnia odbyła się 3 lata temu, to także 3 lata działalności naszego Instytutu. Pamiętam, spotkaliśmy się dokładnie 3 lata temu w tej samej sali, w okolicach tego samego terminu. I wtedy bardzo Państwa prosiliśmy o to, aby to Państwo sformułowali pomysły, zgłosili uwagi względem tworzonego właśnie wtedy, istniejącego zaledwie parę miesięcy Instytutu. Dlatego myślę, że dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy Państwu powiedzieli, co nam jako Instytutowi Muzyki i Tańca udało się przez te 3 lata osiągnąć, co się udało zrealizować. Oczywiście nie chciałbym tutaj prowadzić jakiejś nadmiernej buchalterii, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa specjalne sprawozdanie obejmujące lata 2010-2014, ponieważ Instytut został powołany przez pana ministra Bogdana Zdrojewskiego 1 października 2010 roku w Międzynarodowym Dniu Muzyki. Jak widać, ten 1 października jest nie tylko symboliczny, ale jest także bardzo twórczy, jeśli chodzi o nowe instytucje i nowe sale. O samym programie konwencji powie Państwu później pan Jerzy Kornowicz, natomiast ja chciałbym zachęcić Państwa dodatkowo do tego, żebyśmy rzeczywiście te 3 dni wykorzystali na porozmawianie, podyskutowanie ewentualnie o kierunkach pracy naszego Instytutu, naszego wspólnego Instytutu na kolejne 3 lata. Mamy kilka własnych programów, mamy kilka pracowni, mamy kilka pomysłów na przyszłość i bardzo chętnie my z Państwem podzielimy się naszymi doświadczeniami, ale z jeszcze większą uwagą posłuchamy tego, co Państwo
chcieliby nam powiedzieć i temu będą służyły wszystkie jutrzejsze panele. Jesteśmy otwarci na dyskusję jutro. I tak jak deklarowaliśmy 3 lata temu, to nie jest tak, że rozmawiamy o Instytucie tylko raz na 3 lata. Zapraszamy zawsze do odwiedzin naszego Instytutu, do zgłaszania każdego pomysłu. Jeżeli tylko będziemy w stanie go zrealizować, czy przekazać Państwa postulaty do Ministerstwa Kultury lub do innych organów administracji publicznej czy samorządowej, to oczywiście z przyjemnością to zrobimy, bo po to zostaliśmy powołani. Chciałem wspomnieć o kilku najważniejszych, jak sądzę, punktach w działalności naszego Instytutu. O ile dobrze pamiętam, to gdy tworzyliśmy Instytut, to jedną z najcelniejszych opinii na ten temat sformułował świętej pamięci Andrzej Chłopecki, który powiedział wtedy: bądźcie jak sprężyna. To bardzo ta alegoria Instytutu mi się bardzo spodobała. My nie mamy ambicji zastępowania jakiejkolwiek istniejącej instytucji kulturalnej czy artystycznej. My jesteśmy od tego, żeby właśnie, jak powiedział kiedyś Jerzy Kornowicz, dopowietrzyć ten system, żeby pomóc, żeby wesprzeć, żeby wypracować jakiś wspólny program, wspólne działania, głównie we współpracy z istniejącymi instytucjami, zarówno państwowymi, jak i samorządowymi, jak i oczywiście całym sektorem pozarządowym, nie wspominając oczywiście o indywidualnych artystach. I taką też koncepcję naszego działania przez ostatnie 3 lata przyjęliśmy. Szczegółowe informacje na ten temat, jak to realizowaliśmy, znajdziecie Państwo w sprawozdaniu, gdzie już bardzo detalicznie staraliśmy się opowiedzieć, co realizowaliśmy przez ostatnie 3 lata. Ja z tych najważniejszych rzeczy chciałbym tylko przywołać nasze programy własne, które były bezpośrednim pokłosiem dyskusji właśnie na pierwszej konwencji muzyki polskiej i zgłoszonych wtedy postulatów. Co ważne, te programy wszystkie, które prowadzimy, jest ich 9 w Departamencie Muzyki, mają formułę konkursową i formułę otwartą. Wiele osób pewnie pamięta nasze listy z prośbą o zaopiniowanie regulaminu czy wytypowanie kandydatów do zespołów oceniających projekty. Chcemy, żeby ta działalność była dosyć transparentna i żeby zadowoleni byli nie tylko ci, którzy do tych programów otrzymują wejście, ale także, żeby wierzyli ci, którzy nie otrzymali środków czy nie podjęli współorganizacji, że ten wybór był oparty o jasne i uczciwe kryteria. Drugą dużą grupą, proszę Państwa, są programy ministra. Tu muszę powiedzieć, jako młodej organizacji ministerstwo nam bardzo zaufało, bo w ciągu 3 lat doczekaliśmy się aż 3 programów ministra, w tym jeden sztandarowy, jak myślę, wypracowany także przez Państwa jako środowisko muzyczne. Myślę tutaj o programie zamówień kompozytorskich. To już 3 edycje, proszę Państwa, policzyliśmy, że dzięki temu programowi w ostatnich 3 latach zostało zamówionych 280 kompozycji. I nie jest to tylko program, który tylko i wyłącznie animuje twórczość współczesną, ale jego bardzo ważną funkcją jest ten element rozpowszechnieniowy i promocyjny, o czym mam nadzieję dzisiaj Państwo się przekonacie podczas prezentacji wyników 2 edycji. Ale jeszcze prowadziliśmy i prowadzimy 2 programy ministra. W zeszłym roku z okazji roku lutosowskiego prowadziliśmy bardzo duży program lutosławski 2013 Promesa, a w tym roku realizujemy program Kolberg 2014 Promesa. Wielu z Państwa te programy oczywiście doskonale zna, bo jesteście Państwo ich beneficjentami. Szczegóły na naszej stronie internetowej, jak to prowadzimy, jak to funkcjonuje i oczywiście, tak jak wszystkie programy ministra, są to także programy, które mają wpisaną formułę konkursową w swój regulamin. Na Państwa prośbę w ostatnich latach dokonywaliśmy wielu opracowań analitycznych i wydawaliśmy je w formie raportów. Pamiętam, że w tej sali 3 lata temu prezentowaliśmy nasz pierwszy raport, był to raport o stanie muzyki polskiej, który, jak pamiętam, wtedy był uzupełnieniem braku takiego raportu podczas Kongresu Kultury w Krakowie. I tę nić bardzo mocno pociągnęliśmy. Dzisiaj po południu w tej sali będziemy prezentowali, mamy w końcu rok Oskara Kolberga, raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej.
ale w ciągu tych 3 lat ukazało się naprawdę mnóstwo rozmaitych, większych lub mniejszych raportów dotyczących edukacji, ale także rozpoznawalności nazwisk Witolda Lutosławskiego czy samego Oskara Kolberga, Andrzeja Panufnika. Wszystkie te raporty, muszę powiedzieć, to są bardzo ciekawe informacje na temat naszego życia muzycznego. Nie ukrywam, że pozyskiwanie danych do tych raportów to jest bardzo, bardzo żmudna praca i z tego miejsca chciałbym zarówno Państwu, którzy te dane dla nas gromadzili, udostępniali, podziękować i też poprosić o wyrozumiałość, że my czasami prosząc o jakieś szczegółowe dane, nie jesteśmy biurokratami, którzy po prostu upajają się słupkami i cyframi, tylko realizujemy raporty sektorowe i dopóki nie mamy wszystkich danych, to trudno mówić o wiarygodności tego typu raportów. No i wreszcie edukacja. Coś, co było w centrum naszych rozmów przy tworzeniu statutu, przy tworzeniu Instytutu. To jest dosyć ważny punkt w naszej działalności. Prowadzimy w tym zakresie zarówno różnego rodzaju badania, mamy pracownię badań muzyczno-edukacyjnych, których efektem są chociażby raporty o szkolnictwie, mamy już raport o szkolnictwie 1. stopnia, tworzy się raport o szkolnictwie muzycznym 2. stopnia, planowany jest raport o szkolnictwie wyższym. W zeszłym roku na zlecenie ministerstwa przeprowadziliśmy ewaluację wdrażania reform do szkolnictwa muzycznego 1. stopnia. Muszę powiedzieć, to jest bardzo ciekawy materiał. Wszystkie te raporty są opublikowane na naszej stronie internetowej, także zachęcam Państwa do korzystania w codziennej pracy z tych nie tylko danych, ale są to często analizy sięgające nawet na przykład psychologii ucznia czy psychologii nauczyciela, więc staramy się te badania prowadzić dosyć wielowątkowo. No ale oczywiście badania badaniami, natomiast najważniejsza jest ta esencja działalności edukacyjnej, czyli próba zwiększenia zainteresowania Polaków muzyką w ogóle, tu już bez żadnego podziału na gatunki, bo będę o tym mówił na panelu, który będę miał przyjemność jutro poprowadzić, ale zauważamy ze wszystkich naszych raportów i analiz duży rozdźwięk między wielkością i różnorodnością życia muzycznego w Polsce, a uczestnictwem w nim Polaków. On jest niski i jest niewspółmiernie niski do tego, co posiadamy w środowisku muzycznym, mówiąc o instytucjach, mówiąc o artystach, o życiu muzycznym i tak dalej. To wszystko z naszych raportów wynika i na tyle, na ile potrafimy, bo to nie jest zadanie ani dla jednej instytucji, ani na jeden rok. Staramy się różnymi programami, różnymi rodzajami działania tę sytuację zmienić. Będziemy też o tych programach trochę bardziej szczegółowo mówić jutro podczas dyskusji panelowych, bo mamy też takie wrażenie, że ci ludzie, w szczególności młodzi ludzie, którzy muzyki zawodowo nie uprawiają, nie chodzą czy nie chodzili do szkoły muzycznej, tylko chadzają do zwykłych szkół powszechnych, mimo że muzyka tam jest, jest przedmiot muzyka. Niestety o tym, co my tworzymy, wiedzą niewiele albo prawie wcale. I sądzę, że to jest jeden z ważniejszych punktów, który powinniśmy na drugiej konwencji przedyskutować. Mieliśmy zaszczyt prowadzić w zeszłym roku Biuro Obchodów Roku Lutosławskiego. W tym roku prowadzimy Biuro Obchodów Roku Oskara Kolberga. Tamten rok już jest skończony, jest podsumowany, więc mogę powiedzieć z dużym zadowoleniem, że takiej liczby przedsięwzięć artystycznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie, która była związana z Witoldem Lutosławskim, to nie mieliśmy chyba nigdy. I muszę powiedzieć, że nawet tam, gdzie organizowane były koncerty z jego muzyką i nie była to inicjatywa pochodząca z Polski, ani tym bardziej dofinansowana z Polski, to nazwisko Witolda Lutosławskiego było zawsze wymawiane z najwyższą atencją. To jest, muszę powiedzieć, bardzo budujący i chyba najważniejszy wynik zeszłego roku, który też pozwolił nam na, jak sądzę, przełamanie stereotypu o tym, że muzyka Lutosławskiego i muzyka współczesna jest całkowicie hermetyczna. Myślę, że liczba odbiorców chociażby wszystkich zadań sfinansowanych z promesy ministra kultury i dziedzictwa narodowego temu przeczy. Natomiast no, kwestia samego uczestnictwa w kulturze muzycznej, to już o tym mówiłem, to myślę, że to będzie przedmiot naszych obrad jeszcze jutro i pojutrze. No i jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, o Koryfeuszu Muzyki Polskiej. To nagroda, która jest nagrodą Polskiego Środowiska Muzycznego. To nie jest nagroda Instytutu, to nie jest nagroda ministra.
My pełnimy tutaj funkcję operatora i muszę powiedzieć, że po tych 3 latach mam wrażenie, że ta nagroda zaczęła być ceniona, że jest cenna dla tych, którzy ją otrzymują i bardzo serdecznie zachęcamy dalej Państwa do zgłaszania kandydatur, do uczestniczenia w procesie wyboru kandydatów i do głosowania. Wydaje mi się, że takiej nagrody w Polsce do tej pory brakowało, w tym morzu i innych nagród muzycznych. Tego typu wyróżnienia po prostu brakowało i to będziemy kontynuowali. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, mianowicie przyjęliśmy od początku też taką formułę działalności, że jeżeli ktoś diagnozuje jakiś problem i potrafi wskazać jakieś sposoby jego rozwiązania, to zapraszamy natychmiast te osoby, te instytucje do współpracy. I bardzo chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy ten model kontynuowali, bo on też przełamuje taki stereotyp, że jak się spotykamy, to tylko ponarzekamy, wychodzimy, potem się dziwimy, że za kolejne 3 lata nic nie jest gotowe. Wydaje mi się, że w naszym środowisku pokazaliśmy, że potrafimy, nawet różniąc się, podejmować konkretne wysiłki i realizować konkretne programy. Przygotowaliśmy dosyć ciekawą statystykę dla Państwa w materiałach elektronicznych, które Państwo otrzymali na pendrive'ach. Zebraliśmy aktywność ponad 1000 wnioskodawców programów ministra i naszych programów własnych. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę przedrzeć się przez ten olbrzymi arkusz, to zachęcam do jego lektury, bo on pokazuje, w jakim stopniu sami jesteśmy aktywni względem tego, czego się domagaliśmy. Jest to też, muszę powiedzieć, bardzo ciekawa lektura. I na koniec o jeszcze jednej bardzo ważnej dla mnie rzeczy chciałem powiedzieć, mianowicie przez 3 lata zbudowaliśmy instytut właściwie od zera, dzięki Państwa pomocy, ale chciałbym skorzystać z tej okazji i podziękować moim współpracownikom, bo jest nas tylko 10 w instytucie i prowadzimy te wszystkie programy i cały instytut ciągle tylko w 10 osób. I Państwu bardzo serdecznie za to dziękuję. Bardzo dziękuję Andrzejowi Kosowskiemu za ten zarys różnorodnej działalności Instytutu Muzyki i Tańca, bardzo istotnej instytucji, która wspiera muzykę polską. Teraz poprosiłbym o zabranie głosu Jerzego Kornowicza, prezesu Związku Kompozytorów Polskich. Omówi on cele i zadania konwencji. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na 2. konwencji muzyki polskiej. Witam jako jeden z pomysłodawców konwencji pierwszej, mającej miejsce 3 lata temu, jako naturalny wobec tego sojusznik konwencji drugiej i w pewnej mierze współautor kształtu programowego, również tej konwencji, choć rola Instytutu Muzyki i Tańca jest tutaj główna. Warto przy tym odnotować, że Instytut Muzyki i Tańca konsekwentnie, jak to powiedział przed chwilą dyrektor Andrzej Kosowski, kładzie nacisk i pełni rolę, swoje zadania koordynujące i robi to w sposób skuteczny i efektywny, co wielu z nas zapewne dostrzega w detalach, zaś szerszy odbiorca przez wielkie gesty kulturowe w rodzaju roku Lutosławskiego czy teraz Kolberga. W ten sposób Instytut Muzyki i Tańca pokazuje, jak może i powinna działać jednostka państwowa, która sięga po możliwości kreacji własnej wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne, zaś swoją politykę opiera na realizacji celów przez różne podmioty i środowiska. Słowem, jak wspomniał Andrzej Kosowski, do powietrza i z wielkim wzruszeniem przypomniałem sobie, że to było moje sformułowanie, ale chyba też wspólne. O ile konwencja pierwsza była znakiem otwarcia, oto bowiem powstał Instytut Muzyki i Tańca, który miał i ma za swoje zadanie oddziaływanie na polską kulturę muzyczną z pozycji właśnie państwa i konwencja pierwsza, odnosząc się do raportu o muzyce, była znakiem takiego szerokiego otwarcia i mitu na wszelkie muzyczności,
próbą odniesienia się do raportu i sformułowania problemów do rozwiązania. Konwencja druga może być takim raportem naszym tutaj robionym, sformułowanym niejako z drogi, którą podążamy. A więc raczej ewolucja, szybka ewolucja, która w polskiej kulturze niekiedy może wyglądać na rewolucję. Nasza europejskość, tak teraz rozważana zarówno w związku z dziesięcioleciem obecności Polski w Unii Europejskiej, jak i obudzeniem się historii dzięki Putinowi i stanowi świadomości społeczeństwa postradzieckiego, w polskiej kulturze przyniosła bezprzykładową socjalizację kultury i po części sztuki. Kultura mówi mniej więcej o tym samym, co przysłowiowa ulica. Wszyscy jesteśmy w kulturze, duża część Polaków, nawet w sztuce. Ta socjalizacja, tak skądinąd przeze mnie i przez wielu innych z tęsknotą wyglądana, poszła tak daleko, że według wielu ludzi sztuki zagraża wartości jej profesjonalizmowi sztuki i pamięci. Stąd zapewne w szkicach do kilku paneli tej konwencji jest, widziałem sformułowanie, populizm kulturowy. Zaprawdę, temat relacji demokracji do estetyki jest tematem nie tylko fascynującym, ale zasadniczym dzisiaj. Dodam tylko, że według mnie nie jest to relacja wykluczająca. Rzecz dotyczy raczej zjawiska generacyjnego, politycznego i strukturalnego. Wszystkie one mogą podlegać przemianom i regulacjom, a więc nie ustanawiają immanentnej sprzeczności między demokracją a kompetencją sztuki. Wręcz przeciwnie. Wolność dla sztuki jest czymś zasadniczym i jest to będzie temat, również temat ważny dla tej konwencji. O drugim temacie wspomniałem na wstępie. Ustrój polskiej kultury. Ile państwa, ile samorządu, ile sektora pozarządowego, w jaki sposób i instrumenty wzajemnego opiniowania i współdziałania są w użyciu. Każdy z sektorów ma swoje dzisiaj wady i zalety. Pozarządówka ma teoretycznie kompetencję merytoryczną, ma natomiast kłopoty również z profesjonalizmem organizacyjnym i ciągłością działania. Samorządy mają kontakt z nowym odbiorcą, bywają autorami rozwiązań bardzo kreatywnych, inicjatyw bardzo nowych, otwartych, ale mają kłopot niekiedy wspomnianym populizmem kulturowym i tendencją do powierzenia kultury niekiedy urzędnikom sprawdzonym z innych pól działalności administracyjnej. Sektor państwowy to wielkie projekty, to możliwość działań systemowych, ale też tendencja do kreowania własnej narracji kulturowej przez czasami niejasnej kompetencji menadżerów kultury. Przejmowanie lub dublowanie aktywności otoczenia, słabe lub pozorne struktury wewnętrznego opiniowania. Tymczasem w jedności i współdziałaniu siła. Wszystkie wymienione słabości można redukować przez konkretne rozwiązania organizacyjne. O tym zapewne też będzie na tej konwencji. Jest ważne, że wszystkie polskie środowiska, nie tylko kulturowe, ale też polityczne, widzą kulturę jako sferę normatywną, sferę z pamięcią i kompetencją, która ma nas ciągnąć, nas, społeczeństwo, w górę, a nie stanowić jedynie wypadkową oddolnej ruchliwości parakulturowej przy wielkiej roli skądinąd i wagi takiej ruchliwości. Ta oddolna ruchliwość jest przez nas jakoś odruchowo rzutowana na naszą pamięć. Myślę, że kultura jako pozytywne i nowoczesne patrimonium to dobra formuła na ten moment w czasie i przestrzeni. Kultura to również informacja o życiu artystycznym, przeżywanie sztuki, dostęp do artystycznych przedsięwzięć. Na konwencji też będzie o edukacji muzycznej. Jak wiemy, kto do 15 roku życia nie zwiąże swoich głębokich przeżyć ze sztuką, będzie już całe życie naznaczony czymś innym, pewnie nie zawsze w dobrym wydaniu popkulturą również. Z takimi ludźmi ciężko mnie rozmawiać o kulturze. Ja miałem swojego Debussy'ego, moi koledzy z sąsiedztwa Led Zeppelin. Ja mogłem odnieść się do obojga, oni już nie, tylko do tego, co w nich wrzucono.
otwarcia na sztukę w wieku późniejszym są już bardziej racjonalne, choć lepiej późno niż wcale. Najlepszy jest dostęp bezpośredni, stąd ranga nagrań. W Polsce najbardziej reprezentatywny internetowy wybór muzyczny jest dostępny na portalu pirackim, bo nie ma legalnego. Zbyt wcześnie otrąbiono też śmierć kompakt dysku jako nośnika zapisu muzyki. O tym będzie jeden z paneli. Mamy już kilka generacji, w tym profesjonalnie związanych z muzyką, kulturowo niepoinformowanych. Stąd polscy twórcy są upośledzeni w więzi z odbiorcami i możliwościami obecności za granicą. Sprawa programu operacyjnego, który dofinansowuje muzyczny obiekt internetowy i na nośnikach, jest obecnie kluczowa. Być może wątek też ten wyjdzie na konwencji. Sprawa mediów, które umożliwiają kontakt bezpośredni. Mówiliśmy o tym dużo 3 lata temu. Niewiele zmieniło się przez ten czas, czyli sprawa statusu mediów publicznych i ich finansowania. Polskie Radio i TVP Kultura i media, mówiąc ogólnie misyjne, nie mogą być w sytuacji permanentnego wymogu heroizmu od nich. Jesteśmy daleko, jeżeli chodzi o normalność w stosunku do standardów europejskich w tej materii. Dostęp pośredni, zapośredniczony to sprawa krytyki dziennikarstwa, również myśli muzykologicznej. To będą 2 panele, które będą temu poświęcone. Myślę, że dosyć burzliwe, bowiem i krytyka, i dziennikarstwo, w mniejszym stopniu muzykologia, tam są inne zjawiska, wahają się między opisem a swoistym muzycznym komisarzowaniem, pewną myślą ideową własną o rzeczywistości, skoro kiedy bardzo twórczą i fascynującą. Czyli możemy mówić o pewnym opisie fragmentarycznym. Kultura jako sfera wielogeneracyjna. Młodzi mają wszelkie prawo oczekiwać szczególnych mechanizmów ich promocji. Stąd też panel o sytuacji młodych w kulturze, ale mądrość i kompetencja kulturowa również jest ulokowana we wszystkich generacjach. Myślmy o kulturze jako całości, a nie jedynie znakach pokoleniowych, tak skądinąd bardzo ważnych. Tak pierwsza, jak i druga konwencja na swój sposób akceptuje wielość i obfitość form i postaw muzycznych. Jest miejsce dla nas wszystkich. Mamy przy tym prawo, aby zabiegać o dobry poziom każdego z muzycznych gatunków czy transgatunków. Czy to jest muzyka zwana ostatnio komponowaną, którą głównie prezentuję, choć nie tylko, czy improwizowana, czy jazzowa, tradycyjna, artystyczna, popkulturowa, alternatywna i wszelka inna wartościowo poznawczo i estetycznie. Konwencja to wyraz troski o całokształt, od spraw związanych z wartością do rozwiązań szczegółowych. Przede wszystkim jest wyrazem otwarcia na nas, siebie nawzajem, w życzliwości, w zazywaniu różnic również i w refleksji nad właściwym nam jako polem zainteresowania, jako muzycznymi inteligentami, w całokształcie kulturowym, jako inteligenci będąc zobowiązani do opiniowania rzeczywistości i wpływania na jej kształt. Takiej konwencji życzę Państwu i sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Jurkowi Kornowiczowi za zabranie głosu i dopowietrzanie również. A teraz poprosiłbym o zabranie głosu Grzegorza Michalskiego, który reprezentuje Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego oraz Polską Radę Muzyczną i będzie to wystąpienie pod tytułem Muzyka we współczesnym świecie. Szanowni Państwo, nie ja wymyśliłem tytuł tego wystąpienia. Niemniej staram się podążać za intencją projektodawców, choć to zadanie pewnie ponad siły
jednego człowieka, zwłaszcza jeśli ma do dyspozycji minut 9. Będzie to, jak wydaje mi się, po wysłuchaniu wstępnych głosów, pierwszy głos merytoryczny, a być może nawet prowokacja do polemik. Traktuję nasze spotkanie jako rozmowę wewnętrzną, rozmowę muzyków ze sobą i chwilę refleksji nad tym, co my właściwie robimy. Cała ta konwencja pewnie taki aspekt mieć musi po to, aby w efekcie wnioski, które zdołamy sformułować, były wzmocnione przekonaniem, że to postawa naszego środowiska i postulaty, które formułujemy, są naszymi. A zatem sygnalizowane w temacie wystąpienia sformułowanie prowokuje do pytania, co my tu właściwie robimy, do czego i komu jesteśmy potrzebni z naszymi muzycznymi aspiracjami, wykształceniem i pracą. Zgoda, że to pytania naiwne i odpowiedź na nie jest oczywista. Dopóki będziemy ludźmi, będziemy żyć w kulturze. A muzyka jest kultury składnikiem koniecznym, w przekonaniu mądrych humanistów nawet wyjątkowo ważnym. Pomijając nieliczne patologiczne przypadki, natura daje nam z urodzenia zdolność uprawiania, odbierania i tworzenia muzyki. Tyle, że zdolność tę niepielęgnowaną, nierozwijaną, dojrzewając z wiekiem, tracimy. Redukujemy w ten sposób nasze człowieczeństwo do zwierzęcych odruchów przytupywania i porykiwania. Tę degradację w znacznym stopniu również zawdzięczamy kulturze, a konkretnie obojętnemu na muzykę systemowi powszechnej edukacji. Zapewne jest to kwestia najważniejsza dla obecności muzyki w ludzkiej społeczności, w dalszej konsekwencji dla jej rangi i roli samych artystów. I chyba się nie mylę, sądząc, że podobne przekonanie skłoniło Polską Radę Muzyczną do uznania za swój najważniejszy cel wpisanie elementarnej edukacji muzycznej do zadań szkół powszechnych. Podobne postulaty słychać z różnych stron i niekiedy spotykają się one z życzliwym odzewem. Widać to choćby w deklaracjach ministrów edukacji i kultury, także w słusznych celach wpisanych do podstawy programowej powszechnego nauczania. Jednak z realizacją mądrych deklaracji i słusznych celów jest już znacznie słabiej. Nie udaje się przełamać zapory dziesięcioleci błędnych decyzji, w czym udział ma także nasze środowisko, które tak naprawdę nie zajęło się odpowiednio zawodem nauczyciela muzyki w systemie powszechnej oświaty. Wiele lat daremnych starań skłania do pytania, czy to jeszcze w ogóle ma jakiś sens. Osiągnęliśmy sporo, bo uznano nasze racje. Tyle, że rzeczywistość pozostaje niezmieniona i wciąż praktykujemy tępienie wrodzonej wrażliwości naszych najmłodszych współobywateli. Może błąd jest w nas, bo nie umiemy znaleźć skutecznych sposobów realizacji naszych słusznych postulatów. A może świat idzie w całkiem inną stronę i nasze słuszne postulaty są już tylko zaklęciami mastodontów na wymarciu. Obniżanie się społecznej rangi muzyki odczuwamy na własnej skórze. Możemy protestować, ale z faktami trudno się spierać. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek temu przeciwdziałać, ale jest w naszych rękach zachowanie świadomości i praktyki wysokich standardów sztuki muzycznej. To nie tylko kwestia etyki zawodowej. To wymóg zdrowia społecznego. Nasza praca daje życie i sens dziełom Palestriny, Chopina i Lutosławskiego. Pozwala wierzyć w zdolność tworzenia jeszcze nie powstałych arcydzieł.
Celem jest oczywiście każdy z naszych współbraci, jego doświadczenie piękna, złożoności, zdolność przeżycia i porozumienia z geniuszem. Żeby to było możliwe, musimy spełniać pewne warunki. Wysoki poziom kształcenia zawodowego, powszechnie akceptowaną hierarchię ocen, zdolność przekraczania granic tworzenia, wykonania i rozumienia sztuki. Dosadnie mówiąc, naszym przeznaczeniem jest dążyć do ideału i z tej utopii dla własnego dobra nie wolno nam rezygnować. Tyle, że jesteśmy skazani na siebie i dane nam okoliczności. Pozostaje starać się o możliwie sprzyjające warunki działalności w przekonaniu, że nie robimy tego z pobudek egoistycznych, ale dla wspólnego, choć także naszego dobra. A więc odważnie. Domagajmy się ustanowienia w polskim prawie definicji artysty, objęcia wszystkich twórców sztuki opieką socjalną, przyznania im prawa do emerytury, do choroby, do posiadania dzieci i godnego pochówku, jasnego określenia kryteriów przyznawania z środków publicznych wsparcia dla działań artystycznych, a także jasnych kryteriów oceny instytucji artystycznych, opieki wobec całego obszaru artystycznej aktywności, od inicjacji, przez co rozumiem szkołę powszechną i ruch amatorski, poprzez naukę w szkołach muzycznych, baletowych, prezentację w instytucjach koncertowych i operowych, ocenę przez krytykę, po udostępnienie w mediach. W sumie to zadanie bardzo trudne, żmudne i mało obiecujące. Szanse sukcesu dla naszego marginalizowanego środowiska raczej niewielkie. Będą większe, jeśli potrafimy działać razem, do czego wzywał nas przed chwilą prezes Kornowicz. A wzmocnić nas może sojusz z artystami innych dziedzin sztuki. Z doświadczeń Polskiej Rady Muzycznej wynika, że klimat dla takiego sojuszu jest sprzyjający i grzechem byłoby nie skorzystać z tej okazji. Dziękuję. Bardzo dziękuję Grzegorzowi Michalskiemu za te cenne refleksje. Teraz zaproszę Państwa na przerwę, jednocześnie z prośbą o to, żebyście Państwo się pojawili punktualnie o godzinie pierwszej. Plan konwencji jest dość napięty, więc bardzo prosilibyśmy o przybywanie na czas punktualnie. I odbędą się o 13:00 dalsze prezentacje, które możecie Państwo znaleźć w programie konwencji. Dziękuję bardzo.